Sytuacja jest poważna w mieście, obserwujemy ją z niepokojem, natomiast na dzisiaj staramy się, żeby urząd funkcjonował według tych zasad, które przyjęliśmy w marcu. One przede wszystkim polegają na ograniczeniu kontaktu i na tym, żeby mieszkańcy, jeśli mają taką możliwość, korzystali z innych form porozumiewania się z urzędem we wszystkich sprawach, które ich dotyczą, czyli drogą mailową, czyli poprzez przesyłki pocztowe albo telefonicznie. Można też oczywiście korzystać z naszych paczkomatów. One są dosyć popularne i są skuteczne, szczególnie na przykład w sprawach związanych z Wydziałem Komunikacji. Natomiast jeśli mieszkańcy mają sprawy, które są konieczne do tego, żeby odwiedzić urząd, to prosimy o to, żeby wcześniej skontaktować się telefonicznie. Informacje w tej sprawie są na naszej stronie internetowej. Warto się z nimi zapoznać, wtedy umówić się z pracownikiem i załatwić swoją sprawę. No i oczywiście w momencie, kiedy przychodzimy do urzędu, pamiętajmy o tych zasadach bezpieczeństwa, które są obowiązkowe, czyli o noszeniu maseczki, o mierzeniu obowiązkowym temperatury. Tutaj pracownik ochrony, który się tym zajmuje, pokieruje w odpowiedni sposób.